Witam serdecznie kapitana Sawickiego, przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Witam druga prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Lubawa. Witam druga sekretarza Jurka Żuralskiego. Witam panią sołtys. Witam przedstawiciela samorządu radnego pana Kucińskiego. I przystępujemy do porządku zebrania. Od pana Nowoskiego. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Kto jest za tym, żeby pan Nawrocki prowadził dzisiejsze zebranie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję za zaufanie. Postaram się w miarę sprawnie przeprowadzić dzisiejsze zebranie i przystępujemy do wyboru protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków. Jarosława Sikorskiego, skarbnika. Kto jest za tym, żeby Jarosław Sikorski pełnił funkcję na dzisiejszym zebraniu protokolanta? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest za tym, żeby porządek zebrania został przeprowadzony w taki sposób, jak został przedstawiony? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto posiada następujące drużyny i zespoły? Nazwa. Kobieca drużyna pożarnicza, liczba 1, członków 10. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Kłopieńca, 1, członków 10. Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewczęca, 1, członków 10. W roku 2012 uczestniczyła 8 razy w akcjach ratowniczych, w tym gaszeniu pożaru 4 razy. W likwidacji miejscowych zagrożeń 4 razy. Alarmów fałszywych nie było. Wyjazdów poza teren gminy również nie było. W tym roku bywają. Drużyn młodzieżowych, drużyn pożarniczych i ochotniczej straży pożarnej w zawodach i zajęte miejsca. Gminy. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Chłopcy 4 miejsce. OSP Męska, bodajże 12 miejsce. Młodzieżowa drużyna pożarnicza Dziewczęca 3 miejsce. Młodzieżowa OSP Kobieca 1 miejsce. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla 10 członków OSP i 10 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Poszarowych. 600 zł. Tak jest, dobrze. To jest wszystko na wypadku. Naprawa basenu 61 zł i 50 groszy, urząd gminy 61 i 50 groszy. Naprawa dętki 125 zł, urząd gminy 125 zł. Koszulki koszarowe 10 334 zł i 80 groszy, urząd gminy 334 zł i 80 groszy. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Włączenie. Na pana zebranie sprawozdawczy członków OSP w dniu 22 lutego 2013 roku. Komisja rewizyjna w składzie przewodniczący Łukasz Przyborowski, sekretarz Mariusz Kowalkowski, członek Jan Kozicki. W okresie sprawozdawczy w składzie komisji rewizyjnej nie nastąpiły żadne zmiany. W okresie sprawozdawczym komisja rewizyjna odbyła 2 posiedzenia. 2 kontrole. Kontrolami objęte nastąpiły następujące zagadnienia. Sprawy. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. Dziękuję za zaufanie. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego to mamy już za sobą. Wolne wnioski. Proszę bardzo, w wolnych wnioskach również można zajmować głos. Gratuluję przede wszystkim zarządowi za to, że absolutorium uzyskał za swoją działalność. Gratuluję, już widzę tutaj, za wysługę lat i tego, że szybciej zabrałem głos, więc już wcześniej wszystkim tym, którzy dostają te wyróżnienia za tę trudną służbę.
Przysłuchiwałem się temu... Ponad 600 w gminie. Mamy 18 jednostek. No można powiedzieć, że jedna zostanie wykluczona grabowo. Niestety tam po prostu nie dało się nic zrobić. Także czynnych mamy w zasadzie 17 jednostek. Ponad 400 strażaków czynnych. Mamy kilkanaście drużyn młodzieżowych. O, jedną drużynę, tak jak przewodniczący mówi, jedną drużynę kobiet. Tak. Na gminie już w tej chwili dobry. Można powiedzieć, że wystarczający. W tym roku można powiedzieć, że zakończyliśmy modernizację sprzętu, czy zakup samochodów w zasadzie na całej gminie, przyjęty 8 lat temu. W tym czasie wymieniliśmy kilkanaście samochodów. Zamienialiśmy, kupowaliśmy nowe, kupowaliśmy używane. W każdym razie w tej chwili mamy sprzęt, można powiedzieć, że wystarczający. Nie ma potrzeby inwestowania już, mamy samochody odpowiednie, mamy pompy odpowiednie. W zasadzie wystarcza w tej chwili, że tak powiem, wymiana tego sprzętu, który się zużywa. Węże, jakieś rękawice, tego typu sprzęt. I rzeczywiście na zarządzie zwracamy uwagę na to, żeby w tej chwili jednostki zwróciły uwagę na umundurowanie. Tutaj cieszę się, że też trochę lepiej wygląda, bo w ubiegłym roku tego umundurowania nie było widać. W tym roku jest więcej i też jestem za tym, żeby rzeczywiście te mundury się pojawiły. No muszę wam powiedzieć, że jesteście prowodyrem, ale coraz więcej kobiet pokazuje się w jednostkach Straży Pożarnej. Pojawiają się w Zielkowie, w Kazanicach. Także rozprzestrzenia się to i dobrze, bo te straże wyglądają ładniej. Te jednostki, tak? Na zawodach, bo gdzieś tam słyszę, że gdzieś tam panie się zbierają i chcą też wystartować i z wami walizować. Także mam nadzieję, że nie będziecie już osamotnione. Bo jest możliwość dofinansowania, co prawda nie co roku, bo to nie od nas zależy. Zarząd wojewódzki decyduje, do jakiego sprzętu dofinansowuje. Różnie to bywało, towarzyszenie. Czyli dobrze, że wy rozumiecie to, że trzeba od siebie włożyć swój czas, swoją pracę. Tutaj widać, ile razy żeście się spotykali. To wszystko jest ważne, bo dlatego, że ta współpraca jest dobra, to udało nam się właśnie tą straż doprowadzić do takiego stanu, jaki w tej chwili jest. Ci ochotnicy, którzy tutaj przybyli w ostatnich latach, a nie mają tego przeszkolenia, koniecznie weźcie udział w tym szkoleniu, bo później może być taka sytuacja, że znowu dwa lata nie będzie, bo wiadomo, że to nie jest tak, że co roku, co kilka miesięcy będą szkolenia, także zwracam na to uwagę. Oczywiście dobrze, że tych wyjazdów jest mało, bo każdy wyjazd to jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyjazd operacyjny, no to jest nieszczęście ludzkie, także... Faktycznie, bardzo dobrze, że te drużyny powstały, ale ta drużyna jest drużyna z tradycjami. W 1964 roku drużyna za zajęcie pierwszego miejsca w województwie w Olsztynie, ta Łączyn otrzymał samochód bojowy Lublin. Był to pierwszy samochód, właściwie drugi po Rożentalu. Drugi po Rożentalu samochód na tym terenie. Nie był to samochód z wodą, ale był samochód. No to wtedy w konie się jeździło. Także te tradycje są do dziś utrzymane. I drużyna żeńska brała udział również w zawodach krajowych, kilkakrotnie wygrywała zawody wojewódzkie, powiatowe, także należało czyli co mam powiedzieć, że w tym roku będą mundury. No tak. Te mundury. O, tak? Tak. Może tak być? Trzeba panie przewodniczący, tak? Dobrze, tak. I przystępujemy do punktu 12, podjęcia uchwały i przyjęcia wniosków, także ten wniosek zostanie przesłany i zakończenie zebrania. Na tym zebranie dzisiejsze część oficjalną zakończono i przystąpimy do... Tak, przystąpimy do części nieoficjalnej. Nie, medale to na oficjalnej. Na oficjalnej jeszcze. Znaczy medale. Dobrze, przystąpimy do odznaczenia wysługo lat. Może na siebie pomieszczę. To będziesz no to powiesz. Na kopce są przyszykowane. Nie, to tam tylko tam. Te? No. To miałeś przygotowane. No. 50 lat pierwsze.
tak. No i co, już podmieszał tak? Nie wiedzą żadne oddziału gminnego w Lubawie. Uchwała nr 1 z dnia 21.01.2013. Monika Kuczyńska, 15 lat. Tak, to jest Marianna Wejna.